Kochani, to ja mam ważne słowo na dzisiaj, dlatego chcę, żebyście byli skoncentrowani, wybudzeni, żeby nikomu powieka nie opadała. To się będzie wiązało, to słowo, trochę z tym, co już dzisiaj padło w czasie nabożeństwa. Ja zatytułowałem to słowo Czas oddzielenia. Ja będę chciał dzisiaj, jakby tak ostatecznie dla niektórych z was, bo jakby zamknąć temat, czym komora jest, a czym komora nie jest. Ponieważ wielokrotnie jak rozmawiam z ludźmi, to ja słyszę w takiej interakcji jeden na jeden dużo niezrozumienia i pewnych takich naleciałości. Dlatego chciałbym to poprostować. A w związku z tym, że rozpoczynamy nowy rok, wierzymy, że wchodzimy w nowe rzeczy, wchodzimy w nowe obszary, w nowe płaszczyzny, to ja chciałbym, żeby ten rok był dla każdego z nas indywidualnie rokiem głębszej modlitwy. Głębszej. Z każdego miejsca, gdzie ktoś jest, żeby postanowił, że wejdzie głębiej i że jego modlitwa będzie jeszcze bardziej efektywna. W czasie tego słowa dzisiaj będę się tak naprawdę cały czas poruszał na jednym fragmencie. W zasadzie na nim się skupię głównie. I to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 6 do 8. I to jest pewna zasada, którą chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj po kolei rozłożyli i omówili. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, do pokoju, a zamknąwszy za sobą drzwi, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie, odda tobie jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, gadatliwi jak poganie. Inne tłumaczenie mówi, nie używajcie pustych powtórzeń. Nie używajcie sloganów. Albowiem ci, którzy to robią, ci wielomówni, mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim go poprosicie. To jest fragment, który, wiecie, recytowany jest wszędzie. Ja myślę, że tak od strony teologicznej wszyscy go znają. Natomiast mi zależy na tym, żeby wszyscy go prawidłowo rozumieli. Przejdę przez takie różne wnioski. Po kolei będę chciał wam pokazywać i kroki, które tutaj Jezus pokazuje. Ale pierwsza rzecz, na którą chcę podkreślić i zwrócić uwagę waszą, tak? To człowiek potrzebuje komory, a nie Bóg. To człowiek musi zrozumieć, zaraz powiemy sobie, co to jest ta komora, ale człowiek musi zrozumieć, że on tego potrzebuje. I teraz Bóg nie ma jakichś szczególnych oczekiwań co do miejsca, w których człowiek ma się do Niego modlić. Ja już słyszałem tak różne głupoty na temat tego wartościowania jakichś pomieszczeń specjalnych jako komory. Nie, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli. Bóg nie ma żadnych oczekiwań w tym zakresie. I teraz ja też bym chciał jedną rzecz, żebyśmy, wiecie, nigdy nie tworzyli religii, że powiedzmy tak, katolicy mówią, że no Bóg w taki szczególny sposób mieszka w ich świątyniach, tak? A teraz niekatolicy będą mówili, no nie, Bóg w taki szczególny sposób to mieszka w komorach. To nieprawda. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi z komorą. Człowiek jej potrzebuje, ale nie chodzi tutaj, że to jest szczególne miejsce, gdzie Bóg sobie upodobał teraz. I masz sobie wybudować fizyczną jakąś komorę, czyli swoją świątynkę taką tak naprawdę, nie? Na wzór katolików, tylko inaczej ją nazwiesz. Bo wiecie, to słowo, które tam jest, że to jest komora, pokój, izba, izdebka, ale my musimy też zrozumieć, że Jezus to mówi do określonych ludzi, którzy żyją w określonych uwarunkowaniach.
Wiejski dom w tamtym czasie to była często jedna izba i masę dzieci. Jak była izba i na przykład kuchnia, to już było coś w miarę takiego bardziej, no może nie luksusowego, ale to już był taki stan, że kogoś, że kogoś stać. I teraz te komory to nie było nic innego, jak dla nas schowek albo piwnica. Tam się trzymało jedzenie, te, które nie ulegało zepsuciu. Tam się trzymało różny sprzęt domowy, tak? Tam się te rzeczy trzymało. I to było miejsce zazwyczaj, które miało po prostu, było zamykane. Ono miało drzwi. Chodziło o to, żeby można było je zamknąć tak, żeby nikt niczego nikomu nie zwinął. I Jezus mówi do nich, naocznie pokazując im, tak? Dzisiaj powiedziałby pewnie, wiecie, postawmy sobie wczorajszą bieganinę, nie? Mecz piłkarski, teraz ktoś chce się modlić, tak? To Jezus powiedział, a ty albo idź na górę, tak? Albo wyjdź na parking. Za dużo bodźców tutaj masz. Za dużo emocji, za dużo wrzawy, tak? Więc ludzie pod postacią komory szukają często jakiejś właśnie formy. Naprawdę, nie wymyślam tego. Mówię to na podstawie różnych rozmów, jak ludzie mi opisują swoją komorę. Mówią na przykład tak, ale ja mam tak, że ja pierwsze 15 minut po przebudzeniu spędzam w toalecie. Czy ta toaleta, ja zaraz przejdę dalej, ja wam to jakby powiem, co komorą jest, ale teraz szczególnym tym miejscem, że ty kiedyś wstawałeś, nie wiem, od razu szedłeś w ogóle, nie wiem, myłeś zęby, czy co tam robiłeś, ktoś bierze prysznic, ale nie bierze, a ty teraz idziesz, to niczego nie oznacza. To nie jest tak, że teraz wprowadzasz te 15 minut, które spędzasz w łazience i że to z definicji jest komora. Nie. Zaraz powiemy o tym bardziej. Nie o to chodzi. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o oddzielenie. Chodzi o oddzielenie. Tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że Bóg jest w komorze, a gdzie indziej Go nie ma. Nie. Tu nie chodzi o Boga, ale chodzi o Ciebie. Jezusowi nigdy nie chodziło o jakieś szczególne miejsce. Ono chodziło też jakby o podejście w ogóle człowieka do samego zagadnienia. Mówił, szukaj miejsca, gdzie będziesz mógł się spotkać ze mną i sam ze sobą. Szukaj takiego miejsca. Szukaj takiego miejsca. Spotkaj się ze mną i spotkaj się sam ze sobą, tak? I to jest pierwszy krok, który chcę wam z tego dzisiaj powiedzieć, tak? Czyli ten pierwszy krok, zrób pierwszy krok, to jest wejdź w miejsce odosobnienia. Ale zanim to rozwinę, przechodząc do punktu drugiego, bo one są połączone, drugiego kroku, tak? To chcę wam pokazać, że Jezus był bardzo spójny w tym, co On mówił i w tym, co On robił. Musimy to też z takiej perspektywy oglądać. To nie było hasełko, które On rzucił, tak? Bo mu się upodobało, zobaczył tam, idź tam sobie do komory i tam sobie coś zrób. Jezus tak żył. Przez cały czas, odkąd rozpoczął służbę. Specjalnie wypisałem sobie kilka fragmentów, tylko żeby wam to unaocznić. Ewangelia Marka 1,35. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce. I tam się modlił. Puste od ludzi, od ich głosów, od demonów, od natłoku różnych myśli. Od gonitwy, a ja to, a ja tamto, a uzdrówmy, a to zrobimy, a jak jest w niebie, a jak ze zmartwychwstaniem, a jak z tym, a jak z małżeństwem, a z tym. Potrzebował spotkać się z Ojcem i sam ze sobą. Szedł na pustkowie. Dalej, Ewangelia Łukasza 4,42. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie. To było w niego wbite. On tak funkcjonował. On im po prostu pokazywał. Potrzebujesz tego. Potrzebujesz. Tak, to, co my nazywamy tą komorą, to jest tym miejscem odosobnienia, miejscem oddzielenia, ale ja jeszcze jakby to dalej wyjaśnię i pociągnę ten temat, tak? Ale chodzi mi o to, żeby człowiek zrozumiał, że to nie jest jakiś, kurczę, jakiś dziwny obowiązek, że w jednym kościele to się kładzie nacisk, a w innym nie. Każdy z nas tego potrzebuje.
Ewangelia Łukasza 22, 39, 42. Kilka przykładów wam zostawię, bo tego jest dużo. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana, modlił się. Nawet jak szedł z nimi, tak? To i tak potrzebował miejsca odosobnienia. Odosobnienia. Kolejna rzecz ważna. Ewangelia Łukasza 5, 15, 16. Kilka tych fragmentów wam zostawię i wrócę do samej analizy. Bo to jest też istotne. Zobaczcie. Rozchodziła się tym bardziej wieść o nim. Jezus staje się popularny. Staje się w ogóle jego znaki i cuda, które są jakby widoczne, są zauważane przez ludzi, one przyciągają ludzi. Jest napisane: i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. I co robi Jezus? Sam zaś oddalił się na pustkowie i się modlił. Bez względu na sukces służby i coraz większą popularność, miejsce odosobnienia jest konieczne w życiu każdego człowieka. Powiem więcej. Im większa skala, im większy wzrost, zamach, tym jeszcze większe potrzeba miejsca odosobnienia i oddzielenia. Ewangelia Marka 6,46. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. Ewangelia Łukasza 6,12. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modliwie. Ciągle gdzieś odchodził. Odchodził. Nie chodziło o miejsce. Nie chodziło o miejsce. Ja przeklinam teraz wszelkie bałwany, które zostały zbudowane jako miejsca. To jest moja komora, żeby komuś powiedzieć: a ty masz komorę? Tak, tak, ja codziennie rano schodzę tutaj, robię to czy to. Zaraz przeanalizujemy, co ty robisz i co ty tam masz. Zaraz do tego dojdziemy. Ewangelia Łukasza 9,28, to już sobie ostatni przykład. A mniej więcej 8 dni po tych mowach zabrał ze sobą Piotra, Jana, Jakuba, wszedł na górę, aby się modlić. Non-stop tak żył. Non-stop tak żył. Non-stop. Non-stop. I teraz z tego pierwszego kroku chcę wrócić do tego, żeby przejść do kroku drugiego. Żeby rzeczywiście to miejsce oddzielenia czy odosobnienia, żeby ono w ogóle mogło zaistnieć, to tam jest takie bardzo ważne zdanie. To musisz zamknąć za sobą drzwi. Zamknąć drzwi. Tu nie chodzi o kłódeczkę w piwnicy. Tu nie chodzi o zameczek w łazience. Potrzebujesz całkowitego oddzielenia od każdej myśli tego świata, od trendów, od kierunków, od wszystkich w ogóle bieżących obowiązków, koncepcji. To coś, co jest na co dzień, napiera z każdej strony, przez każdy zmysł, przez uszy, oczy, przez zachowania innych ludzi wokół, którzy gdzieś tutaj są większością, jak żyjesz też wśród ludzi niewierzących, tak? Nie wiem, pracujesz, robisz zakupy, to przecież to wszystko na ciebie napiera i ty potrzebujesz zamknąć od tego drzwi. Oddzielić się od wszystkiego, co cię rozprasza, żeby się w sposób absolutny skoncentrować na słowie, na wierze, na świeżych obietnicach. Wrócę teraz, mi się przypomniało, do snu, który miałem 2 tygodnie temu. Ja kiedyś miałem w ogóle rzadko sny od Boga, ale ostatnio mam tak, że mam coraz częściej. I ja zawsze wiem, kiedy to jest sen od Boga, bo po prostu... Robiliśmy jako zespół duże wydarzenie w takiej galerii, ale to była bardziej jakby pasaż handlowy. I tam było bardzo dużo ludzi i było też bardzo dużo ludzi od nas. Był ogromny potencjał do tego, żeby przyprowadzić tam 1000 ludzi do Jezusa. I akurat ja wtedy modliłem się i przemawiałem. I byłem taki podjarany tym, co możemy zrobić. Wiem, że przemawiałem z mocą. To było silne i prawdziwe. I widziałem, jak wiele osób, również z naszego zespołu, odchodzi, znaczy przede wszystkim, bo to chodzi o to, odchodzi w różne takie miejsca. W jednym była taka piękna witryna ze złotem.
Odchodzą trzy osoby, coś sobie oglądają. W drugim miejscu było coś z jedzeniem, takiego nietypowego. Coś, czego do tej pory nie było. Ludzie byli zainteresowani, krzycze, hej! Pobudka! Modlimy się o tych ludzi, uwalniamy moc. Ale część była, a część odchodziła. Jakby nie słyszała. Obudziłem się, zerwałem się, zdenerwowany. Mówię, Boże, co to było? I przed sobą widziałem, nie wiem, napis tak wielki, że rozproszenie. Rozproszenie. Jest masę bodźców, żeby człowieka wierzącego rozproszyć. Wiecie, jak to działa. W niedzielę na nauczaniu jest wszystko proste. Fajnie wchodzi, szczególnie po uwielbieniu. Ale w tygodniu później, kurczę, czemu jakoś to tak się wszystko nie wdrożyło w życie? Jakoś tak inaczej poszło. Miało być tak pięknie. Wiecie, w komorze nie chodzi o jakieś enigmatyczne, a może inaczej nawet mistyczne spotkania. Ludzie opowiadają mi często o doznaniach, o ciarkach, o jakichś emocjach. A ja lubię o tym rozmawiać, bo wchodzę sobie wtedy dalej i sprawdzam, jakby, o co tutaj chodzi. Bo ktoś mi opowiada, o! I tak w ogóle zaczyna bronić tego, jak to była komora, tak? Ale chodzi o to, tak naprawdę najprostsze, żeby się oddzielić od wszystkiego, co Bogiem nie jest. Od wszystkiego. Od wszystkiego. Od każdej takiej myśli. Innej niż myśl Chrystusowa. Od każdego rozwiązania. Trzeba się oddzielić od tego. Trzeba zamknąć drzwi. To taki banał z pozoru, nie? No jasne, przecież jestem, ja wszystko wiem, nie? Trzeba zamknąć drzwi. Zaraz wam to pokażę. Jak się też te, czy się te drzwi zamyka, czy się nie zamyka. Ale jeszcze zanim dojdę do tego, to chcę wam coś powiedzieć, tak? Bo spotkanie z prawdą, ono zawsze doprowadzi człowieka, powiedzmy, jakbym miał to tak skatalogować, w jednym z trzech możliwych kierunków. Albo będzie to jakaś praktyczna informacja, jakieś rozwiązanie praktyczne. I to może być informacja zarówno kierunkowa, jak może być już taka bardzo szczegółowa informacja. To jest w zależności od tego, z czym człowiek gdzieś tam jest w danym etapie w ogóle, o co tam, czego szuka, tak? Ale to będzie jakaś praktyczna informacja. Dwa, albo jest tak, że jeszcze bardziej wzmocni się twoje poczucie bezpieczeństwa. Czyli zrobiłaś jakiś ruch. Zastosowałaś, nie wiem, jakąś zasadę, tak? I teraz jest tak, że wierzysz. No i przychodzi natłok różnych myśli, pytań często od braci i sióstr. Nie zmaterializowało się? Nie zamanifestowało się jeszcze? Tak? Masę pytań, a co jeśli się nie uda? A co wtedy, tak? To naciska. I teraz to poczucie bezpieczeństwa powoduje, to właśnie to spotkanie z prawdą powoduje, że człowiek jest w absolutnym miejscu pewności tego, co zrobił. Rozumiecie? Wszystko napiera, wszystko krzyczy. Zrób to! Zrób tamto! Taki krok teraz, bo tu nie ma. A ty co idziesz? Nucę se psalmik, sialalala. Jest ci dobrze, bo wiesz, tak, że właściwie idziesz. Poczucie bezpieczeństwa ci rośnie. Czyli raz praktyczna informacja, dwa poczucie bezpieczeństwa i trzy, może to być wprowadzenie człowieka w stan głębokiego odpocznienia. Ja to tak sobie mówię zawsze, że to jest ta szuflada nic. To mi się tak spodobało, utrwaliło. Ja to tak nazywam. Jest mi dobrze i tyle. I ten stan odpocznienia, to powiem wam tak, że ja często, jak też rozmawiam z osobami, na przykład po uwielbieniu, to jest często tak, że ludzie tego właśnie doświadczają na uwielbieniu. Oddzielili się od problemu.
Oddzielili się od problemu. Takie mieli spotkanie. Przez tydzień czy przez dwa tygodnie głowa sprana problemem, w głowie problem. Jak masz na imię problem? Wszędzie widzę problem, wszędzie widzę problem. I teraz na uwielbieniu, tak? Oddzielenie, stan odpocznienia. Oddzielenie od problemu. I to tak będzie w zależności od tego, kto z czym przychodzi, tak? Czy przychodzi po jakąś konkretną informację, jakiś kierunek, tak? Czy trwa w wierze i rośnie jego poczucie bezpieczeństwa, tak? Czy gdzieś tam wchodzi w stan odpocznienia. Ale teraz chcę powiedzieć o szczelinach. Kiedy drzwi, komory, używając nomenklatury, nie są zamknięte. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz przeczytam ten fragment od początku. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, do pokoju, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest... Módl się do Ojca swego. Na tym się zatrzymam. Co tu jest napisane, kochani? Do kogo się mamy modlić? Co to znaczy modlić się do Ojca? Bądź skierowany na Ojca. Zobaczcie, co zrobiła religia. Ojcze, modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa i mogę paplać, co chcę, myśleć, co chcę, wierzyć lub nie wierzyć, cokolwiek. No ale przecież ja zgodnie z literą modlę się do Ojca. Modlisz się do Ojca? Kochani, patrzymy na Słowo przez pryzmat Nowego Przymierza, zmartwychwstania Jezusa, naszego nowego narodzenia i zjednoczenia z Jezusem. Kilka przykładów. Kiedy koncentrujesz się w Twojej komorze na problemie, a nie na słowie, nie modlisz się do Ojca. Nie zamknąłeś drzwi. Masz patrzeć na Ojca, a nie na problem. To jest to, co powiedziała Basia a propos tego. Todd White powiedział, tak? Ludzie z problemem idą do kibla na 15 minut i mówi, że mieli komorę. I cały czas myślą o problemie. Sorry, drzwi nie zamknięte. Drzwi nie zamknięte. Nic nie usłyszysz, bo cały czas jest ten wir tego, co lewe, który płynie. Problem, problem. Ojcze, modlę się do Ciebie, zobacz, jaki mam problem. To takie niesprawiedliwe. Przecież ja wierzący jestem. Ja jeszcze usługuję. Ja Cię tak kocham. Co to jest? Co to jest? To nie jest modlitwa do Ojca. To nie jest modlitwa do Ojca. Słuchajcie, naprawdę, bo zobaczcie, to jest, z czym my żyjemy. Ja kiedyś chrzciłem jakiegoś chłopaka i ktoś mi skomentował to, czy w Messengerze, czy na YouTubie, nie pamiętam, gdzieś to było, chyba na Messengerze mi napisał, że źle go ochrzciłem. Źle, no bo go ochrzciłem, chłopak tam w ogóle zrobił wyznanie wiary i go zanurzyłem w imieniu Jezusa. Jak mnie tam w ogóle pouczył? No w czymś takim żyjemy, że to powiem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w ogóle, wiecie, wylał się tam na mnie, że co to było, że to inny Duch, inny Jezus, no. I tak ludzie podchodzą. Myślą, że modlitwa do Ojca to jest to, że powiem Ojcze. To nie jest modlitwa do Ojca. Drugi przykład. Kiedy koncentrujesz się na doświadczeniach swoich porażek, nie modlisz się do Ojca. Nie zamknąłeś się, nie zamknęłaś drzwi. Masz patrzeć na Ojca, a nie na swoje życiowe porażki. Tak mi się nie udaje. Ciągle dostaję w łeb. Komorę miałem, ale jakoś nie widzę rozwiązania. Nie spotkałeś, to nie była komorę. Nie modliłeś się. Nie modliłaś się do Ojca. To nie była modlitwa do Ojca. Chciałaś się, czy chciałeś wylać, poopowiadać, ulżyć sobie w jakikolwiek sposób, ale to nie o tej modlitwie, nie o tym mówi Jezus, mówiąc idźcie do komory. Mówi skoncentruj się na Ojcu. Skup się na Ojcu. Skup się na Nim. Nie patrz
na doświadczenia swoich porażek. Wielu osobom to mówię, za każdym razem gdzieś tam, jak indywidualnie usługujemy. Chociaż 1000 razy upadłeś i nie masz żadnego doświadczenia w tym temacie. Teraz musisz uwierzyć. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj musisz uwierzyć. Co cię to obchodzi? Wczoraj nie było, wszystko jest historią. Wczorajsza piłka nożna też jest historią. Nie istnieje to wszystko już. Trzeci, kiedy określasz swoje położenie, w ogóle, kiedy je określasz, inaczej niż widzi je Bóg, nie modlisz się do Ojca. Nie zamknąłeś drzwi. Patrzysz na okoliczności. Patrzysz na to, co widzialne. Nie, nie, ja teologicznie wiem, że chodzi o ponadnaturalne. Ja chodzę w ponadnaturalnym, bo jestem w kościele, co się porusza w ponadnaturalnym. Ale wchodzę do niby komory i opowiadam o okolicznościach. Tego nie ma, tego nie widzę, to jeszcze nie przyszło. Tego nie ma, a co będzie? Ale twój ojciec nie porusza się w tej płaszczyźnie. Nie porusza się w tym. Kochani, to ważne słowo, bo tak jak powiedziałem, mi zależy na tym, żebyśmy wszyscy mieli to uporządkowane a propos tego roku i głębokości naszych modlitw. I w ogóle jakości naszych modlitw. Dalej, kiedy narzekasz, nie modlisz się do Ojca. Nie zamknąłeś drzwi. I powiem wam to, kochani, bo to jest tak, ja już indywidualnie to już praktycznie tego nikomu nie mówię, bo to już tyle razy padło tu w kościele. Ja też bardzo często gdzieś tam na modlitwach wstawienniczych o tym mówię, ale nadal są u nas osoby, które mają taką przypadłość, że jak cokolwiek im się wydarzy, one muszą się wylać. One muszą od razu zadzwonić, nie wiem, do swojego lidera, do kogoś i po prostu 40 minut negatywizmu zarzucać. 40 minut. Gwarantuję ci, 15 sekund popatrzenia na Ojca w tej perspektywie zrobi w ogóle petardowy wynik. Ulży sobie? Wygada się? Och, no to teraz pomyślę o słowie. Kurczę, to tak nie działa. Wiecie, to już każdy sam decyduje. To już tyle razy pada, ale to nie są zamknięte drzwi. To jest szczelina. To jest ewidentna szczelina. Kolejna rzecz. Kiedy się boisz, to się nie modlisz do Ojca. Ja chcę, żebyście popatrzyli sobie w to, tak na spokojnie, żebyście powracali. Bo wiele ludzi później próbuje to w jakiś sposób zakrzyczeć. Jak się boisz, to się boisz. Ale nie mów, że teraz ty się do Ojca modliłeś, bo krzyczałeś Ojcze. I teraz chcę wam to skonfrontować znowu, żeby ze życiem Jezusa. Co robił Jezus? On cały czas koncentrował się na Ojcu. Zobaczcie, co on mówił. Nie robię niczego, czego nie widziałem u Ojca. Nie mówię niczego, czego nie widziałem u Ojca. On w ogóle nie miał problemu z tym, czy powinien się wypowiedzieć w danej sytuacji, czy nie. On wiedział, kiedy ma mówić. On wiedział, kiedy ma nie mówić. On wiedział. Wiedział to. Czy zauważyliście chociaż jeden przypadek w Biblii, żeby Jezus mówił o swoich problemach? Jeden przypadek. Wertowałem te strony, żeby znaleźć dla potwierdzenia. Nie znalazłem. Czy zauważyliście, żeby choć raz koncentrował się na tym, co widzą jego ziemskie oczy? Widzieliście to? Czy on mi mówił, chłopaki, kurczę, mam taki Sajgon, że muszę teraz iść do mojej komory, bo nie wiem, czy dojdziemy tam w ogóle do tej Jerozolimy, czy gdzieś tam. Nie wiem, czy dojdziemy. Ponarzekał? Powiedział cokolwiek? Nie z takiej perspektywy. Zabiją mnie! I on ich poinformował, co nastąpi. Ale on... Dlaczego? Dlatego, że miał oczyszczony umysł od tych wszystkich bodźców. Miał zamknięte drzwi, kiedy szedł się modlić. Oddzielał się od tego. Oddzielał się od tego. Nie zalewał Ojca ziemskimi obserwacjami.
Wiecie, on rozumiał jedną taką ważną rzecz, że z absolutem możesz się spotkać tylko na jego zasadach. Tylko na jego zasadach. Zobaczcie, to jest takie, każdy by tak chciał, a jak mi teraz gorzej, jak mi teraz źle, przecież tata mnie kocha. I religia cię, kocha cię, kocha, teraz cię przytuli, teraz cię kocha, spotkasz się z nim. Bo on cię kocha, bo jest miłością. Nie widzę takiego precedensu w życiu Jezusa, żeby Jezus sobie pozwolił na takąkolwiek sytuację. Nie widzę. Nie widzę jakiejkolwiek wzmianki. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek poza Biblią opisał Jezusa w taki sposób. Mam w domu książki żydowskie, które bezpośrednio uderzają w Jezusa. Oni tam bardzo się starają podważyć Go jako Mesjasza. Ale tam nie ma takich rzeczy. Tam nie ma. Nie ma. On był cały czas spójny i kontrowersyjny przez to dla wszystkich. Bo był bardzo konsekwentny w tym. Bardzo był. A my mamy taką ludzką przypadłość, że jak się robi gorzej, to chcemy się troszeczkę gdzieś tam poroszulać, mówiąc: Ojcze, tak się boję. Ja w ogóle, wiecie, mam takie podejście, że mam wrażenie, że od momentu, jak to zrozumiałem, to bardzo staram się gdzieś tam z tym walczyć, tam, gdzie mogę, gdzieś tam, gdzie sięga jakikolwiek mój taki wpływ w rozmowach z kimś, że jest takie ogromne pomieszanie. Z jednej strony wszyscy wiedzą, tak, intelektualnie wiedzą, że żyjemy w nowym przymierzu, tak, nowe przymierze, super, fajnie mamy, i że było stare przymierze. Natomiast jak przychodzi jakakolwiek sytuacja taka, że oczy czegoś nie widzą, czy okoliczności są inne, to ludzie się modlą jak w Starym Przymierzu, żeby Jezus przyszedł. Ale On przyszedł. Tak? Zauważyliście, to są takie subtelne rzeczy. Wszyscy mówią, że to jest nowe przymierze, że to się my się tu modlimy w imieniu Jezusa, podważając to, że On przyszedł. Podważając to, że się narodziliśmy na nowo, podważając to, że jesteśmy z Nim zjednoczeni, podważając to, co mówił Artur, że mamy władzę, podważając to. Przyjdź! Jesteś Bogiem! Jesteś mocą nieskończoną! Przyjdź! Przyszedł 2000 lat temu. I przez to, że szczeliny są w komorach, to ludzie później mówią tak: Boże, czy Ty istniejesz naprawdę? Gdzie Ty jesteś? Nie widzę Cię. Nie słyszę. A wiecie, co on mówi? Ja? Ja jestem w Tobie. Tylko jest jeden problem. Ty wyszedłeś z siebie. Wyszedłeś z siebie. Wyjść z siebie, wiecie, to nie jest, że tam ktoś zrobił się w tym momencie, nie wiem, jakiś agresywny. Wyjść z siebie, to zapomnieć, kim się jest. Wyjść z siebie, to zapomnieć, co się ma. Bo jest taki trend, bo jest to cała ta właśnie kultura chrześcijańska, która mówi tak, tak, Jezus zmartwychwstał, to prawda, i wszyscy tak naprawdę w każdym temacie swojego życia czekają na przyjście Jezusa. Czekają na Mesjasza. Wygodniej tak jest. Wygodniej. Komorę miałem. Naprawdę, to ważne, żeby nie wyjść z siebie. Nie wyjść. I takie pytanie teraz. W takim razie. O czym myślisz, jak jesteś w komorze? Na czym się koncentrujesz? Jakie tam są te myśli wtedy? Na problemach? Na narzekaniu? To teraz się przez chwilę zastanów. Idziesz do komory, może być to 15 minut w tej toalecie, tak? Postanowiłeś, bo usłyszałeś na niedzielnym kazaniu, że trzeba zrobić krok dalej i trzeba rozbudować swoją komorę. Wstajesz 15 minut wcześniej, fajnie, super, żeby się modlić. Idziesz, masz tą toaletę, idziesz do tej toalety. Siadasz na klopie i zaczynasz narzekać. Z kim masz komorę? Z diabłem! Z diabłem. A jemu to nie przeszkadza. Siadasz mu na kolanka i mówisz do niego: Ojcze, tak mi źle. A on cię głaszcze. Głaszcze.
I tam ci podpowiada te rzeczy, żeby cię utrzymać w tym stanie, albo nawet tam coś tam emocjonalnie zrobić. Piękny czas. Piękny czas. Bo od strony formy, rytuału, wszystko zostało zachowane. Tylko ten jeden punkt, ten punkt trzeci, skieruj się na Ojca, umknął. Poszedłem, zamknąłem drzwi, tak mi się wydawało i powiedziałem, Ojcze, wiecie co? Wiecie, ile ma ta modlitwa taka, bo to dobrze, żebyśmy zrozumieli. Nawiążę do wczorajszych kalamburów. Tam było jedno hasło nierozwiązane, to akurat się do niego odwołam. Modlitwa, która wygląda tak. Ojcze, modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa i jak mi źle i problemy. Znaczy tyle samo, co modlitwa Janusz, modlę się do Ciebie w imieniu Grażyny. Albo Grażyna, modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa. To samo. Ani grama więcej. Użycie słowa Ojciec nie powoduje niczego więcej. Tak samo jak Jezus. Zobaczcie, przecież my wielokrotnie o tym mówimy, że imię Jezus to jest cała rzeczywistość, która stoi za imieniem Jezus. Cała rzeczywistość. Wiara w imię Jezus to jest to wszystko, czego dokonał Jezus, jak mówił Jezus, jak żył Jezus, co zrobił w Jego zmartwychwstanie, w Jego plan odkupienia ludzkości, w Jego plan zjednoczenia nas z Nim poprzez Ducha Świętego. Dlatego masa chrześcijan ma komorę z diabłem. Masa. A druga nie wychodzi poza swoją duszę i poza swoje w ogóle tam emocje. I trzeba sobie zadać pytanie, proste pytanie, naprawdę, kochani, bo to wszystko się zazębia. To wszystko są naczynia połączone. W co wierzysz i komu wierzysz? Nie co widzisz. Nie co ci mówią okoliczności. Nie co krzyczy ten świat. W co ty wierzysz i komu ty wierzysz, tak? A Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie, tam jest odda tobie jawnie. Co to znaczy, że odda jawnie, tak? Kiedy wierzysz, kiedy skupiasz się na słowie, kiedy skupiasz się na prawdzie, oddzielając od wszystkiego, co Bogiem nie jest w danym temacie, tak? Masz konkretną obietnicę jawnej manifestacji tego, o co wierzysz. Obietnicę masz. Obietnicę. Ewangelia Łukasza 12:2-3. Tutaj trochę Łukasz pisze o tym inaczej niż Mateusz, bo Mateusz pisał, że cokolwiek powiem wam na ucho, szepcie na dachach. Łukasz pisze o tym trochę inaczej. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłoszane na dachach. Jeśli zachowujemy te kroki, idziemy do komory, modlimy się do Ojca, modlimy się z wiarą, spotykamy się z Nim na Jego zasadach, tak? Taki, jaki On jest. Nie? Wiecie, musimy pamiętać o władzy, jaka nam jest dana. Pamiętać, że jak się modlimy z wiarą, to już otrzymaliśmy. Pamiętać, że Ojciec zawsze nas wysłuchuje. Zobaczcie, bo to gdzieś umykają te rzeczy. Idziesz do Ojca, na Jego zasadach, do absoluta. Czy absolutu? Absolutu. Idziesz do Niego, wierzysz Mu, stawiasz na Niego. Jest kolejna obietnica. Zawsze Cię wysłuchuje. Zawsze. Trzeba coś więcej? Nazwij to. Nie zawsze wykrzyczysz, tak? Dlatego możesz to wyszeptać. Nazwij to, uwierz w to i żyj zgodnie z tym. Żyj. Żyj, trzymaj się tego. A modląc się, idąc dalej tym fragmentem, nie bądźcie wielomówni, gadatliwi jak poganie. Nie używajcie pustych powtórzeń, sloganów, albowiem ci, którzy to robią, mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Że jak dużo pogadam w komorze, to będę wysłuchany, bo w komorze byłem.
Nieważne, co gadałem. No ale byłem w komorze przecież, nie? Poszedłem do komory? Poszedłem. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Chodzi o to, że ludzie często przychodzą do komory, tak naprawdę do niby komory, i myślą, że to działa tak, że jak już idę do komory i powiem Ojcze, i teraz wymienię całą listę prezentów, jak do świętego Mikołaja, nie wierząc o nie, to coś się wydarzy. Bo to przecież modlitwa moja jest. I komora. Chcę to, chcę to, chcę to. Nie wierzę o to, ale przecież powiedziałem, Ojcze, w imieniu Jezusa. Zachowałem wszystko, czego religia naucza, tak? Ludzie myślą, że można przegadać w ten sposób Boga. Zmienić Jego zasady. Że wejdę po swojemu. Ale nie bądźcie gadatliwi. Nie rzucajcie pustych sloganów, za którymi nie stoi wasza wiara. Nie rzucajcie tych haseł. I kolejna bardzo ważna też rzecz z tym związana. W ogóle Bóg zna potrzeby człowieka. Wiecie o tym. Zna potrzeby człowieka. Tu jest też to wprost napisane. Więc w komorze też nie chodzi o to, żeby... Komora nie jest po to, żeby iść i opowiadać o swoich wszystkich potrzebach. Bo to jest oczywiste. Chodzi, jeszcze raz podkreślę, o oddzielenie się od tego świata i od wszystkiego, co Bogiem nie jest. Koncentracji na Słowie, na obietnicach, umocnieniu swojej wiary w to Słowo i w tę obietnicę, tak? Stawiasz na jedną kartę. Nie ma miejsca w komorze na coś, cokolwiek innego. Jest tylko jedna karta. Jest tylko jedna droga. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce, tak? Tak, Bóg jest drogą. Tak, jest tylko jedna droga do Ojca, to Jezus. I ludzie mówią, okej, tak, ci, którzy się już nawrócili, to myślą, że to słowo dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie nawrócenia. Nieprawda. Jezus robił tylko to, co widział u Ojca i mówił tylko to, co widział u Ojca. Była absolutna jedność i spójność tutaj. To obowiązuje również w całym twoim życiu teraz. Z tym oddzieleniem i odosobnieniem to w ogóle zawsze tak było. Nawet w Starym Przymierzu. Przeczytam wam jeden fragment, bo tak chcę, żeby to się tak mocno w nas dzisiaj jeszcze bardziej utrwaliło i osadziło. Choć Stare Przymierze miało inne uwarunkowania, to jednak ta zasada była podobna. Przeczytam wam z 1 Mojżeszowej 19, 21, 27. Tam dotyczy to Abrahama. I rzekł do niego, i oto w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie, nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. To się tak, wiecie, to się fajnie takich rzeczy tam czyta, nie? Tam tak historycznie, jakoś tam szczególnie w jakiś sposób ten tam Bóg w ogóle z tym Abrahamem, oni tam się jakoś tam komunikowali i tak inaczej, nie? Stare przymierze, gorsze niż nasze, bo to wiemy z listu do Hebrajczyków, że w ogóle jesteśmy w lepszym przymierzu, nie? No ale to jest takie fajne, takie mistyczne, w ogóle coś tam było, jakoś ten Bóg i ten Abraham, w ogóle coś tak było. Tak inaczej do naszego życia, ale jedno zdanie. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. To proroczy obraz. Gdzie się udał? Do komory, do miejsca oddzielenia. To tam rozmawiał z Bogiem. To tam rozmawiał z Bogiem, to tam z nim negocjował, to tam był w stanie odciąć się od tego wszystkiego. Nie robiła na nim wrażenie to, że żona Lota stała się jak słup soli, tak? Tam mógł przyjąć, zamykał drzwi, tam był w stanie przyjąć precyzyjne informacje, co dalej. Widział rzeczy, które go zaskakiwały. Tam był w stanie rozmawiać z Bogiem. Oddzielił się od tego. Oddzielił się. A to nie jest proste czasami, tak po ludzku, jak tak, bo to w podręcznikach do historii to fajnie brzmi, nie?
O tak, on tam... Ale jak teraz byś sobie szedł, usłyszałeś coś w komorze i nagle ktoś idzie z tobą i staje jak słup soli. Zrobi wrażenie, zaczniesz się odwracać, zaczniesz się zastanawiać, panikować, czy pójdziesz dalej konsekwentnie i pójdziesz do swojego miejsca oddzielenia, do swojego miejsca odosobnienia i powiesz, że w ogóle jakby nie wpływa to na ciebie. Koncentrujesz się na Ojcu, co masz dla mnie dalej. Przychodzę do Twojego Królestwa. Można se śpiewać, bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała, a budować w sercu swoim swoje Królestwo. I to każdy z nas się musi przed tym odpowiednio ukorzyć. Bo to On jest absolutem. To On jest Bogiem. Uczniowie Jezusa nauczyli się żyć w taki sam sposób. Uznać czas oddzielenia za bardzo ważną dla nich sprawę. I przeczytam wam fragment Dzieje Apostolskie 10:9. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze, zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około 6 na dach, aby się modlić. Wiecie, że ja już słyszałem na przykład od ludzi, od co najmniej dwóch osób, że oni, nie pamiętam, czy chodzą, czy że będą chodzić na dach, żeby się modlić. Jest takie zrozumienie jakby głębi słowa. Na dach będę chodzić się modlić, tak? Bo ja jestem wykonawcą słowa, więc teraz katolicy mają swoje świątynie w budynkach, a ja mam na dachu, mam teraz, to jest moje tam... Mój ołtarzyk, tam Pan szczególnie działa. Metr poniżej dachu już go nie ma. Ale na dachu tam jest takie... Tam taki ołtarzyk specjalny zbuduje. Piotr naśladował Jezusa. Poszedł tam, gdzie mógł się oddzielić. Ja chcę wam w ogóle wytłumaczyć jedną rzecz. Człowiek, który mieszka na przykład sam, to wiecie, że on nigdzie nie musi wychodzić? Nigdzie. Nigdzie. Tu nie chodzi o jakiś, wiecie, fizyczny ruch. To nie o te rzeczy. To trzeba się oddzielić od natłoku tych wszystkich myśli i informacji. Oddzielić się od tego. Wziąć nad tym autorytet. Zapanować nad tym. Wiecie, bo to tak... Ludzie myślą, że to właśnie tak działa, nie? Na przykład... Jezus się chodził modlić w góry, nie? I teraz niektórzy mówią, no ja mam taką właśnie szczególną komorę, albo na dachu, nie? Albo w górach. A nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz. 99% sług diabła też ma świetny czas w górach. Zauważyliście to? Znacie generalnie ludzi, co wychodzą z gór i mówią, że oni nie mają dobrego czasu? Tam oczywiście niektórzy biorą jakieś wspomagacze, Spotify'a, wódeczkę, tak, bo oczywiście tam... Ale niektórzy sobie pochodzą i co? Pochodzą sobie, natężenie demonów i natężenie myśli jest mniejsze, więc oni się relaksują, tak? Wychodzą z jakiegoś miejsca obciążenia i jest im lżej. I teraz chrześcijanin myśli, że tylko dlatego, że on poszedł w góry, to on miał komorę. Jeśli nie modliłeś się zgodnie z tym, co mówię tutaj, nie modliłeś się do Ojca, to nie miałeś komory. Ludzie wracają, niewierzący wracają z gór i są pełni inspiracji. Oczyszczają swój umysł z innych rzeczy. Oni nie są odrodzeni duchowo. Duch Boży ich nie prowadzi. Ale mają różnego rodzaju pomysły. A chrześcijanin tylko dlatego, że jest chrześcijaninem, mówi, ale ja miałem komorę. A ja nie wiem, czy miałeś komorę. Bo jak szedłeś po tej ścieżce i cały czas w ogóle narzekałeś i mówiłeś, jak ci źle, analizowałeś te wszystkie okoliczności, to nie modliłeś się do Ojca. To nie miałeś komory. Nie miałeś komory. Byłeś po prostu w górach. Mniejsze natężenie demonów, inne myśli. Fajnie jest. Kto nie lubi być w górach? Wiecie, bo to później właśnie z tego wychodzą teorie, że a ja nie wiem, co Bóg do mnie mówi. Bo masz szczeliny otwarte. Szczeliny są otwarte. I szczeliny ci to zanieczyszczają, tak?
jeszcze nie przyzwyczaiłem do tych kartek, mi się patrzę, czy wszystkie, czy nie wszystkie. Jakoś tak szybciej niż w zeszycie jednak. I ostatnia rzecz, którą chcę wam dzisiaj powiedzieć, tak jeszcze a propos tego czasu oddzielenia, to w ogóle, żeby uznać ten czas oddzielenia za skarb. Za prawdziwy skarb. I przeczytam wam też fragment z Galacjan 1:15-20, tej apostoła Pawła. A gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię. Doświadczenie i znajomość Boga u Pawła, one nie były wyuczone. To bardzo ważne. To nie była zewnętrzna wiedza. On spędził 3 lata w Arabii. Tam za bardzo nie miał kto go uczyć. On miał komorę. To był czas, w którym budował swój kręgosłup. Nie wiemy za dużo o tych 3 latach. Nie słychać go gdzieś tam za bardzo o nim, tak? Ale kiedy zbudował swój kręgosłup i świadomość swojej tożsamości, to nie był już później targany pewnymi emocjami. Nie było pewnych zwątpień w nim. To, co robił później, zobaczcie, szedł wielokrotnie, będąc też samemu. Odchodzili od niego inni, ale to, co robił, to już nie tylko było jego, ale to był w ogóle on sam. On sam. Człowiek, który się odczytał, tak? Tam już nie ma pytań, miejsca na pytania, czy ja błądzę, czy to od Pana. Poznajesz siebie, dlatego powiedziałem na początku, spotykasz się z Bogiem i spotykasz się z sobą samym. Spotykasz się. I później po prostu żyjesz. Ja nie mówię teraz niczego, nie kwestionuję, wiecie, urzędów bożych czy nauczań. To nie o to chodzi. Tylko to wszystko trzeba osobiście przeżyć. Bo to nie może być tylko intelektualna wiedza. Wiedza, która jest gdzieś tam z zewnątrz. I teraz czas oddzielenia, czyli ta komora, przekuje tą wiedzę w konkretne decyzje, w konkretne ruchy, w konkretne kierunki, w konkretne zachowania. To nie będzie tylko wiem, to będę ja. To będzie moje. Ja. Bo ja się w tym rozpoznam. Spotkam się z tym, ze sobą, z tą całą prawdą, z tym potencjałem prawdy, zasad bożych. Ja się w komorze spotkam jako ja. Ja się dookreślę. Wyklaruję się. Wykształtuję się w tym. To mnie wykuje. Wykuje mnie to. Będę wyrazisty, będę ostry, a później będę żył. Będę żył. Zauważyliście, że jak ktoś tak podchodzi do zagadnienia, to jakoś się później nie wykolei, nie płynie na czyimś namaszczeniu, nie płynie na niczymś innym, tak? Nic mu nie jesteś w stanie zabrać, nie jesteś w stanie go odwołać, nie jesteś w stanie mu, bo on po prostu żyje. Żyje. To on odczytał się przez pryzmat tych wszystkich prawd siebie i teraz, no jak on może żyć inaczej? On nie może żyć inaczej.
bardzo mi zależy, żebyście też spojrzeli na to tej strony, żeby nikt nie patrzył, że czas odosobnienia czy czas oddzielenia to jest czas stracony. To jest takie kłamstwo diabelskie. Paweł spędził 3 lata w Arabii. Jezus, no chociażby 40 dni na pustyni, tak? Artur siedział w więzieniu. I ktoś może powiedzieć, że taka historia. Ale podejrzewam, że bardzo szybko nauczył się oddzielić od współtowarzyszów celi i wykorzystać ten czas. Ja miałem rok czasu po odejściu z kancelarii, gdzie płacili mi, żebym nie pracował. Wykorzystałem ten czas. Budowałem swój kręgosłup, odpowiadałem, zadawałem sobie pewne pytania. Płakałem, wzrastałem. Płakałem, wzrastałem. Pytałem dalej. Przyjmowałem nauczanie i brałem je. Muszę się w tym zobaczyć. Siebie muszę w tym zobaczyć. Co to dla mnie oznacza? Piękne słowa. Ale nie chcę, żeby po niedzielnym nauczaniu te słowa we wtorek były poza mną. Że muszę ich szukać na YouTubie. Niech one we mnie wejdą. Ale to ja muszę wziąć teraz to słowo. Uznać, że to jest słowo od Boga. Oddzielić się od wszystkiego, co do mnie mówi. A wszystko mówi do nas inaczej. Inaczej niż Bóg. Inaczej nam to pokazuje, relatywizuje, podważa wszystko, mówi o innych kierunkach. Temu się może udało, ten tak ma, bo ten to taki. Ale musisz to wziąć. Oddzielić się od tego gówna całego. Wziąć to. I się tam wykuć. Wykuć. Wyrzeźbić się tam. Wyrzeźbić się. Wyrzeźbić się po prostu. Z całego syfu. Wyrzeźbić się, wyostrzyć. Bardzo mi też zależy na tym, kochani. Szczególnie po tym słowie, o tym rozproszeniu, żebyśmy, biorąc pod uwagę też wyzwania i decyzje, które podejmujemy, gdzie chcemy iść, bardzo mi zależy, żebyśmy wszyscy prawidłowo funkcjonowali w czasie oddzielenia. I żeby komora nie była, wiecie, pustym sloganem. Amen.